Basia, 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 popatrz co dla ciebie mam. Damas i Caballeros, staje się piękną tradycją, że 4 grudnia przychodzę do tej miejscowości, jak na pielgrzymkę, pod tą tablicę. I to nie tylko dlatego, że mam w swoim życiu piękny śląski wątek. 20 ponad lat mieszkałem na Górnym Śląsku i w sercu kult Barbary. Znam po prostu bardzo dużo świętych Barbar, moich przyjaciółek, moich koleżanek. I właśnie dzisiaj, w tym wspaniałym dniu, 4 grudnia, Santa Barbara kieruje z głębi mojego serca piękne, najserdeczniejsze życzenia do wszystkich moich świętych i świetnych przyjaciółek, Barbar. Ale również do tych wszystkich bezimiennych, chciałoby się powiedzieć, Barbar, czyli tych wszystkich Barbar, które zamieszkują naszą planetę. Gdziekolwiek są, gdziekolwiek mieszkają. Także do Barbary Streisand. I również do Barbor, bo trzeba pamiętać, że w Czechach na Barbary mówi się Barbory. Kochane Barbary, moc Atlantyku niech będzie z wami. I ekspresja portugalskich chmur i mój serdeczny uśmiech dzisiaj. I te palmy nad głową, cudowny symbol tego lekko, łatwo i przyjemnie. I na koniec jeszcze dzisiaj, panie i panowie, damas i caballeros, niech to nie zabrzmi trywialnie albo jak jakiś żart, ale wśród tych wszystkich barbar, które dzisiaj obejmuje moją serdecznością, jest też jeden mężczyzna, Miszko Barbara, ukraiński bard, którego mega poważam, który odszedł 2 lata temu. Myślę, że czuł, że nadchodzi tragedia dla Ukrainy, dla ludzi w ogóle. Wrażliwa dusza. Przyznaję, że 4 grudnia myślę również o nim. Choć oczywiście nie tylko dzisiaj. Wszystkie barbary, kocham was. Niech wam słońce wysoko i mocno, mocno świeci nad głową przez cały rok. I nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że uwielbiam imię Barbara, zwłaszcza tej odmianie zdrobniałej, Basia. Dlatego, że ono mi przypomina, i to bardzo mi przypomina, imię kobiety mojego życia.